Witam. Kiedyś, bardzo dawno temu, paliłem analogowe papierosy. To już było tam kilkadziesiąt lat temu. Rzuciłem je, później paliłem sobie liquidy, czyli tutaj znane u nas, bardzo popularny. I teraz przyszła kolej, żeby spróbować. Też dwa lata nic nie paliłem, po prostu gdzieś tam na imprezie byłem od kolegi, spróbowałem i mówię, a sobie wezmę zestaw startowy, wypróbuję, popatrzę. Jak będzie mi się podobało, to opalę, jak nie, to znowu przestanę. Ja nie mam aż takiego nałogu, żebym musiał walić, jak chcę, to rzucam. Nie ma tu problemu. I to jest nie, że rzucam na tydzień, tylko rzucam na 2 lata, na 7 lat, coś takiego. Okej. Okay. Poszedłem do sklepu, nie będę mówił jakiego, bo nie będę robił reklamy. Oczywiście nie popieram palenia, to żeby to było jasne, pod żadną postacią. Tutaj mamy podgrzewacze, w liquidach to wiadomo, to jest tak zwana chmura wodna, ale czy tam papierosy analogowe, no to już jest spalanie, także nie popieram tego, ale no, jak ktoś chce, każdy jest dorosły, bo tylko to są produkty dla ludzi od 18 roku życia. W sklepie podszedłem, poprosiłem o zestaw startowy, tak zwany. Dostałem pudełeczko i 7 wkładów, znaczy przepraszam, 7 paczek wkładów i różnych tam można wybrać sobie do wyboru, do koloru. Akurat Glow Hyper Plus Unique ma bardzo dużo smaków różnych i takie jak ja lubię, czyli pozostałość po tak zwanych e-fajkach, czyli smaki owocowe, tutaj też są do wyboru, także nie ma problemu. I mamy ten podgrzewacz, bo to już nazywamy podgrzewaczem. To było we folice. Oczywiście folikę ściągnąłem, bo już wypaliłem tam, zdaje się, 2 paczki. No i tutaj mamy po polsku ładnie zestaw startowy kit. Zawiera to, to i tamto. Zaraz to zobaczycie. No i skąd i jakim prądem, to jest ważne. Jakim prądem ładujemy? 5 V, 1 A. Czyli można trochę wolniej będzie pod komputer podłączyć, zależy jakie jest jeszcze wyjście USB, ale pod komputer spokojnie można pod komputerem ładować. I co my tu mamy? Tyk. Ściągamy. Bardzo to ładnie wygląda, różni się to od tej wersji, z tego co tam się dowiedziałem, wyczytałem, od tej wersji Hyper Plus, że są tutaj te wymienne panele i od razu widać, że ten wymienny panel jest tutaj w komplecie, tak? Czyli mamy tutaj panelik, odsuniemy to na boki, robimy w ten sposób, do góry i zakładamy i nam się świeci. Ja tam mam to z gumą, to na razie zostaje i zakładam to z powrotem. I mamy samo urządzonko. Niczym się nie różni praktycznie z wyglądu tego starszego. Porównywałem tam do tego kolegi. Praktycznie różnicy nie ma żadnej. Gniazdo ładowania USB-C. Tutaj miejsce mamy do czyszczenia i do zaciągania powietrza. Tutaj wkładamy papieroska i podgrzewamy. I to jest wszystko. Jest przycisk. Przycisk jeden raz sprawdzamy stan baterii. Jak przyciskamy dłużej, wibruje raz, czyli lekka nikotyna, dwa razy podgrzewanie. Oczywiście krótsze palenie, ale mocniejsze podgrzewanie. No i nam tutaj się podgrzewa i już jest gotowy, też daje sygnał. Wszystko jest poprzez wibrację. Jak się skończy, znów wibracja, no i urządzenie przechodzi w stan czuwania. Całą paczkę jestem w stanie wypalić praktycznie na jednym ładowaniu. Ładowałem zawsze wieczorem, bo całej paczki nie spalę przez jeden dzień, ale wieczorem jak podłączałem, to albo została się tutaj jedna ćwiartka, albo dwie przez 2 dni. Także bardzo wydajne urządzenie. Dalej, to co pokazywałem, to już widzieliście. Tutaj ten panelik, ściągamy dalej. Ciężko się wyjmuje.
I mamy tutaj kartonik. Nieudolne wyjmowanie, które wszystko porysowałem. I co w środku? W środku papierologia, no bo są różne języki, to wiadomo, że ten jest grubszy. Mamy szczoteczkę do czyszczenia i tutaj to jest do tego, jak zmienić ten panel. I to jest wszystko, nic więcej nie mamy. Kabel USB-C. W domu, jak mam tyle ładowarek, to w ogóle go nie używam, także z powrotem można włożyć. Książeczkę tak samo. Zadrżało. Zostaje nam się tutaj jeszcze jedna ćwiarteczka, żeby sobie ostatnie dwa pociągnięcia zrobić z tego podgrzewanego papierosa. I to zaraz gaśnie i praktycznie to jest wszystko. I jest temat zamknięty odnośnie palenia. To jest bodajże różnica 2 a 3 minuty. Jak wolniej palimy, mniej nikotyny, to jest 3 minuty, a jak szybciej, to 2 minuty. Jeżeli chodzi o czyszczenie, mamy tą klapeczkę, ona tylko leciutko i wychodzi. Wkładamy, można tutaj, z tej strony bez problemu, pyk, przeczyszczamy, z tej strony przeczyszczamy i to wszystko. I urządzenie czyste, gotowe do następnego użycia. Nie popieram palenia. Dzięki za oglądanie.